Cześć kochani, ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem, ale to już chyba wiecie. Wszystkie informacje znajdą Państwo pod tym filmikiem, do czego naprawdę szczerze zachęcam zobaczyć sobie mój fanpage. Tam są bardzo dobre artykuły, wydaje mi się tak. Jest na Instagram, ostatnio też trochę publikuję na TikToku. Jest to dla mnie jeszcze pięta achillesowa, bo jakieś mam złe skojarzenia, ale to jest takie moje przekonanie. Przepracuję to, proszę Państwa. No i zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli zgadzacie się z tym, co mówię. Nawet jeśli się nie zgadzacie, to wystawcie komentarz, ten pozytywny i ten negatywny. To jest mega feedback dla mnie, żeby wiedzieć, w którą stronę iść i czy przede wszystkim, czy Państwu coś to rozjaśnia w życiu, czy przede wszystkim też pomaga Państwu rozjaśnić różnego rodzaju kwestie. To, co chcielibyście usłyszeć, też proszę tam pisać, kochani. A dzisiaj taki temat, którego nie chciałam pominąć, to znaczy, co czuje ofiara po odejściu od narcyza. Kochani, taka wiedza, którą dysponuje ta osoba, jest po prostu bezcenna. Jest naprawdę wiele osób, którym udało się odejść od narcyza, czy od osoby, która jest żeńskim odpowiednikiem tego, bo wiadomo, że narcyzem może być również pani, jak i pan. Kochani, te osoby naprawdę wygrały życie, własne życie, zawalczyły o siebie, ale gdy się udało już wydostać z tego, podjęliśmy decyzję i co czuje ta osoba, która jest tak naprawdę zdruzgotana, jest na ziemi, jak ona ma w swojej głowie to wszystko poukładać, jak osoba, z którą najczęściej spędziła wiele lat, po prostu zwyczajnie jej nigdy nie kochała. To zrozumienie tego wymaga olbrzymiej pracy. I będzie jeszcze wiele chwil takich, że ta ofiara chce chwycić za telefon, bo najczęściej narcyz albo bardzo szybko sobie układa życie i on przekonuje cały zewnętrzny świat, że ta ofiara zrobiła źle. Tak jest ten świat poukładany, że niestety ludzie żyją w jakiejś iluzji i narcyz wie dokładnie, co zrobić, żeby szybciutko znaleźć taką osobę, która jest podatna na to, co on chce ofiarować w tym pseudozwiązku. Więc narcyzi zawłaszczają szybko nowe ofiary. Tak jak już powiedziałam w tych filmikach poprzednich, często jest tak, że już są na zakładkę robione lub te słowietne schody, że już idzie po schodach z walizką, a my jesteśmy wystawieni. Że my musimy przeprogramować w swojej głowie, że nie żyliśmy z dobrym człowiekiem. Że on wcale nie chciał naszego dobra i zabijał nas, kochani, latami. Zabijał nasze poczucie wartości, to nasze jestestwo, to wiarę w to, co wierzyliśmy i jakie mieliśmy przekonanie. On to robił powoli i z różnym naciskiem przez te lata. Więc my musimy odbudować siebie od nowa. Ale zanim to zrobimy, zanim zaczniemy, my musimy tak jakby przekonać samego siebie, z kim żyliśmy i zaakceptować to, że żyliśmy zwyczajnie z potworem, który nas zawłaszczał, który niszczył nas każdego dnia. I każda ofiara wie, że to jest taka amplituda, że nie jest tylko tak, jest czasem tak, bo przecież narcyzowi nie chodzi o to, żeby nas zniszczyć od razu. Gdyby chciał nas zniszczyć od razu, to by wyciągnął inną amunicję. A on jeszcze chce, żebyśmy po tym rozstaniu, kochani, cierpieli. Żebyśmy się czuli jak nikt. Dlatego ważne jest tutaj, żeby Państwo zrobili plan działania. Żeby zapisali się sobie. Ja zawsze twierdzę, że pisanie swojego pamiętnika w takim po rozstaniu, kiedy jesteśmy sami ze sobą i mamy natłok różnego rodzaju myśli i takiego zwątpienia samego siebie, jak my sobie damy teraz radę. Żyliśmy z tym człowiekiem, było jak było, ale życie się nasze toczyło. Nie, no, nasze życie było udręką i my musimy to zrozumieć. My musimy to zaakceptować, ten fakt, że zrobiliśmy dobrze.
I najczęściej taka osoba nie poradzi sobie sama, musi pójść do jakiegoś specjalisty, który pomoże jej w tych chwilach zwątpienia nie zboczyć z tej drogi, nie wrócić z powrotem, nawet jak będzie ciężko. A kochani, będzie ciężko, bo musi tak być. Bo zawsze po wielkich rewolucjach w naszym życiu jest ciężko, żeby wrócić do swojego naturalnego stanu. A takie osoby o tym naturalnym stanie nawet już zapomniały, jak to jest. One znają tylko życie z osobą, która ich zawłaszczała, która ich zdominowała. Ta amplituda była bardzo różna. Narcyz, to jego niezadowolenie wynikało z wielu rzeczy i zawsze mu było za mało. Zawsze pragnął czegoś innego niż my. A jeśli nawet dzisiaj pragnął tego, co my, to szybko to się zmieniało. On cały czas żyje w takim biegu swoich oczekiwań, a my mieliśmy spełniać. Więc jeśli się łudzimy, to jest tylko nasza psychika i nasza iluzja. To jest taka chemia, która jeszcze działa w naszym mózgu. Po takim związku, niektórym to zajmuje rok, niektórym to zajmuje 5 lat, ale kochani, ten czas musimy sami sobie dać. Nie wchodźcie w inne związki, bo spotkacie kogoś podobnego, tylko w innym schemacie. Najczęściej na początku jest trochę inaczej, a później patrzymy, Boże, ja wlazłam czy wlazłem w to samo, tylko po prostu z innym człowiekiem. Dlatego, że dopóki my nie wyostrzymy zmysły na siebie, na swoje dobro i nie zobaczymy, że ktoś nas krzywdzi i przekracza te granice, na które tak naprawdę pozwoliliśmy kiedyś, to inna osoba też to będzie robiła. Nie ma siły i nie ma tutaj jednego sposobu, bo każda osoba jest inna, jak odbudować siebie. Ale kochani, nie wchodźcie w żadne relacje, bo często wpadamy w jakieś uzależnienia, nawet od seksu, od aprobaty innej osoby, bo taka osoba po takim związku jest bardzo poraniona. Ona nawet nie wie, jak, niby w zamyśle wie, jak powinien wyglądać zdrowy związek, ale ona wszystko sprowadza do życia z tym narcyzem, bo tylko to zna. Albo było to tak długo i te związki, nawet jeśli ich było kilka, były mega podobne. Zawłaszczały jej przekonania, jej podstawowe potrzeby, zawłaszczały jej jestestwo. Kochani, dajcie sobie czas, wypiszcie wszystko, co czujecie każdego dnia. Więc to prowadzenie takich zapisków bardzo pomaga, bo kiedy nam przychodzi ta chemia do głowy i myślimy sobie, a jednak to przecież żyłam tyle lat, otworzyć swój pamiętnik, swój notatnik i przeczytać, ale robił mi to i to. I to jest paradoks, to jest w mojej głowie tylko. Tak nie może być. Ja muszę zawalczyć o siebie, życie mam jedno. Kochani, i trzeba się pozbyć poczucia winy. Ja proponuję zrobić również radykalne wybaczanie. My nie jesteśmy niczemu winni, nawet jak w oku cały świat nam mówi, że postąpiliśmy źle, bo przecież mieliśmy dom, mieliśmy jakieś stabilizacje. No kochani, jaka stabilizacja? To była iluzja w naszej głowie, bo narcyz najczęściej zabiera nam wszystko. On tak zmanipuluje otoczenie, on ma tą amunicję, bo on jest perfekcjonistą, jeśli chodzi o manipulowanie innym osobom. Dlatego też tak szybko znajdują sobie inne ofiary. Kochani, dajmy sobie czas na tyle, ile potrzebujemy. Jeśli potrzeba, skontaktujcie się z innymi osobami, które przeszły to samo, które czują tak samo. Tylko uwaga, nie wchodzić z takimi osobami w związek. To jest bardzo ważne, bo na krzywdzie związku nie zbudujemy. I to będzie takie paliwo naszych krzywd, że my sobie będziemy opowiadać na przykład z partnerem, bo on też na przykład został skrzywdzony. To nie jest dobry sposób. Dlatego, że wy musicie się nauczyć wychodzić z tej krzywdy, zamykać te drzwi i wyrzucać klucz, jeśli chodzi o przeszłość, a nie w niej tkwić. Jeśli się zwiążecie z drugą taką ofiarą, może się okazać, że ta ofiara będzie przez 5 lat wychodziła z tego swojego dołka i budowania swojego jestestwa. A my będziemy na przykład po 2 latach już gotowi na zacząć, a ona będzie nas ciągła w dół. Więc to nie jest dobrym pomysłem. Jest takie powiedzenie, że miejmy intymne związki z tymi osobami,
które mają mniej kłopotów i rzeczy do załatwienia niż my. Kochani, o to mi chodzi, że układajmy sobie życie z osobami, które mają mniej takich rzeczy niezałatwionych, przepracowanych niż my. Bo jeśli weźmiemy sobie kogoś, kto ma więcej tych trupów w szafie, więcej rzeczy i nawet ich nie widzi, to niestety wchodzimy w takie samo bagienko, z jakiego żeśmy się wydostali. Więc kochani, pamiętajcie, że własna autonomia, patrzenie na to, czego ja potrzebuję, jakie mam potrzeby, odbudowanie siebie wymaga czasu. Nie znam chyba sytuacji, gdzie osoba po toksycznym związku, kiedy nie dała sobie czas na odbudowanie siebie, weszła w związek szczęśliwy, który trwa do dziś na przykład i trwa wiele lat. Nie znam takiej osoby. Najczęściej wpadają w podobne związki, z jakich wyszły. Więc kochani, nie bójmy się tego, nie bójmy się samotności. Pomyślcie sobie, że samotność powoduje, że my dojrzewamy. Pewnie miejmy znajomych, trzeba wychodzić do ludzi, ale trzeba sobie najpierw pomóc, zanim będę gotowa być z kimś innym. Bo często będziemy doświadczać podobnych rzeczy, ta osoba będzie odchodziła od nas, a my sobie będziemy tłumaczyć tym, albo ja jeszcze nie byłam gotowa. Nie byłaś gotowa, bo ten ktoś się, czy nie byłeś gotowy, bo ten ktoś się wycofał. I znowu działa ta iluzja w twojej głowie, a to nie jesteś, tak miało być. Zastanów się na spokojnie, jakiego ty chcesz życia dla siebie, gdy się ten partner zjawi czy nie zjawi. Co ty chcesz ze sobą zrobić? I jakie ty masz marzenia, jakie ty masz cele? Gdy to osiągniesz, będzie ci łatwiej znaleźć partnera o podobnych oczekiwaniach jak ty. Kochani, ja robiłam filmik o tym, jak powinna wyglądać dojrzała miłość. My się zmieniamy, a po takim związku zmieniliśmy się, można powiedzieć, nie do poznania. Mamy inne oczekiwania, czegoś innego chcemy. Ja wiem, że często myślimy się, nie mamy czasu. Kochani, nie mamy czasu, żeby go zmarnować z kimś, z kim nie będziemy szczęśliwi lub z podobną osobą. Tego nie mamy przede wszystkim. W miłości nie wolno się spieszyć. Co daje pośpiech w miłości? Nie. Jeśli nie pokocham siebie, nie pokocham swojego życia, to jak ma się ktoś zjawić w nim? Kochani, weźcie to sobie do serca. Przeżyliście ogromną traumę. Zajmijcie się najpierw zrozumieniem tego, z kim żyliśmy i co nam zrobił, i wyrzuceniem go ze swoich myśli, ze swojej głowy, że to był psychopata, i nie bójcie się tego powiedzieć. Najpierw należy zrozumieć, w czym tkwiłam i co ten człowiek mi zrobił. Później trzeba wybaczyć, niech on tam sobie idzie, czy ona, niech oni sobie układają życie, niech będą najszczęśliwsze, ja mu życzę dobrze. Ale wyrzucić go tak, żeby już my nie mogliśmy wrócić, ani on nie mógł wrócić w żaden sposób. Bo narcyzi też tak robią, że lubią sobie zostawiać furtki, czy czasem sprawdzić, czy ona jeszcze jest pod moim wpływem. Kochani, tego nie wolno robić. Jeśli byliśmy słabi i mega zgruzgotani, zablokować, nie mieć kontaktu, jeśli mamy wspólne dzieci, to po prostu, żeby nie dochodziło, dopóki nie będziemy na tyle silni, żeby go spotkać twarzą w twarz, nadejdzie taki moment. I kochani, tego się nie bójmy, bo będzie. Jeśli my popracujemy nad sobą, to będziemy nawet w stanie, nie wiem, jeśli mamy wspólne dzieci, to tam wnuczek się urodzi, to na wspólnym spotkaniu rodzinnym i dla nas będzie najlepsze to, że my będziemy patrzeć normalnie na niego i to będzie nasz sukces. I on, jeśli zobaczy nas, nieważne czy z partnerem, czy nie, czy z partnerką, ale zobaczy nas szczęśliwych, to będzie dla niego największa kara. Że my zbudowaliśmy siebie, pomimo że on nas zniszczył. I nie bójmy się tego powiedzieć, bo oni nie chcą naszego dobra. Także kochani, zrozumienie jest niezbędne, następnie zbudowanie siebie krok po kroku i danie sobie czasu na to, że to będzie w różnym tempie. Czas jest akurat tutaj tylko naszym przyjacielem. Kochani, dbajcie o siebie.
Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia już niedługo, kochani. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.